Chcę też zapytam, czy oglądają Panie może taki program jak Project Runway na TVN-ie, taki o modzie? No, znaczy się oglądał czasu do czasami urywki. Aha. I tam ostatnio padło w ostatnim odcinku, juror tam krytykował projektantkę i użył takiego określenia, że to wygląda jak na odpust w Raciborzu. W takim bardzo negatywnym sensie skrytykował ten Racibórz. Dużo mieszkańców Raciborza się oburzyło na to, tam na profilu facebookowym pisali mu komentarze. Czy takie określenie odpust w Raciborzu jest w ogóle zasadne? Czy właśnie w Raciborzu ludzie ubierają się modnie, czy nie? Myślę, że nie, ponieważ no, to zależy od stylu, jaki ktoś sobie wybierze, no to tak chodzi ubrany, nie? To może być też w związku z tym, że może ktoś patrzy tak stereotypowo tego, co było kiedyś, że może kiedyś mu się zapamiętał, że odpust wyglądał tak, a nie inaczej, no ale to są czasy stare, gdzie w każdym mieście odpusty wyglądały inaczej. Rozumiem, a dzisiaj w Raciborzu ubierają się modnie ludzie? No, oczywiście jest pełno dziewczyn, chłopaków, którzy są naprawdę dbają o siebie. Dbają o siebie, ładnie się ubierają. Zależy od stylu. Każdy ma swój gust, nie? Nie ma co krytykować. Ktoś lubi chodzić luźno, ktoś lubi chodzić elegancko. Zależy. Rozumiem. A idąc dalej tym tokiem rozumowania, czy w Raciborzu można się modnie ubrać, czy trzeba gdzieś wyjeżdżać do jakichś miast, Rybnika? Znaczy, ja osobiście wyjeżdżam. No. Osobiście ja wyjeżdżam, bo no, jak tak sklepy, no obcykane już są, już wszystkie wiem, co tam jest, i wyjeżdżam zazwyczaj na zakupy. W Raciborzu mało w Galerii Srebrnej, już praktycznie nic nie ma. Galeria Młyńska, to tam trzy sklepy na krzyż. Rzadko coś się wyjeżdżamy zazwyczaj na zakupy. No. Czy w Raciborzu można się modnie ubrać, czy raciborzanie chodzą modnie ubrani? Jak to Pani zdaniem wygląda? W Raciborzu można się ubrać modnie, są sklepy, nie oszukujmy sobie, firmowe. Młodzież preferuje sklepy typu Nike, Reeboki, lecą po prostu za firmowymi ciuchami, ale praktycznie każdy z nas się ubiera tak, jak mu wygodnie. Tak samo widzę, Pan jest w dresie, ubiera się po prostu na luzie. To zależy mi się też wydaje od sytuacji. Gdzie wychodzimy, czy do kina, czy do operetki, czy na jakąś imprezę, to wiadomo, że na imprezę po dyskotekę nie pójdziemy w garniturze, nie? Tak samo teraz maturzyści nie pójdą w krótkich spodenkach, tylko ubiorą się po prostu stosownie do danej sytuacji. A czy można się ubrać? Mi się wydaje, że dużo ludzi z tego, co zauważyłam, ubiera się w lumpeksach. No nie oszukujmy się, po prostu kupują tam ciuchy. Może nie każdego stać, jak to się mówi, na firmowe ciuszki. Każdy się ubiera po prostu na co go stać i jak mu wygodnie. A może się ubrać w Raciborzu? No nie zawsze, jak ktoś mówi, jak ktoś potrzebuje coś lepszego, to wyjeżdża do Rybnika, do większych miast i tam się ubierają. Ja tak nie biegnę typowo ślepo za modą, więc może się na tym nie znam czy coś, ale mi się wydaje, że ubieram się tak, żeby mi było wygodniej, żeby to jakoś wyglądało. A patrząc na ludzi wokół, no, są ludzie świetnie ubrani, naprawdę, że mi się podobają, szykowni i w ogóle. Są ludzie, którzy totalnie nie potrafią się ubrać, ale to chyba jest tak w każdym mieście, niekoniecznie w Raciborzu. W ogóle takie określenie, odpust w Raciborzu, skąd on to wziął? A w Raciborzu można się dobrze ubrać? Ja myślę, że tak. Jest przecież pełno sklepów, tak jest wybór. Ludzie, zresztą każdy ubiera się według tego, jak mu wygodnie i jaki styl preferuje. I można, myślę, tu znaleźć ludzi reprezentujących wiele stylów. I każdy tam się wyróżnia czymś. Myślę, że jest dużo osób, które zasługują tutaj na miano dobrze ubranych. Rozumiem, czyli generalnie takie określenie odpust w Raciborzu, jeśli miałoby być rozumiane w sposób pejoratywny, to... Państwo no, zdaniem? Ja uważam, że to jest takie nieadekwatne do żadnego miasta, bo w każdym mieście znajdą się osoby, które umieją się ubrać i które tej umiejętności nie posiadają. Ja nie wiem, dlaczego nawiązał do odpustów, bo odpusty w samej swojej naturze, w swojej genezie powstania są raczej kiczowate. Wszystko jest świecące, piękne i rozstawione wszędzie budy. Jakoś tego już sam nie lubię. A co do tego, czy można się gdzieś ubrać w Raciborzu, w sumie jest dużo sklepów, tylko denerwuje mnie to, że patrząc na inne miasta, nawet na Rybnik, to u nas strasznie późno pojawiają się jakieś tam kolekcje, czy takie cuda. Nawet w tych sieciówkach to jest opóźnione, albo nie ma tylu rozmiarów, nie ma tylu kolorów, czegokolwiek. Takie trochę jest ubogie, ale daje radę. Krytykują Śląsk, że w Śląsku niby mężczyźni źle się ubierają kobiety, a to jest nieprawda. Zależy od osobowości, jak ją wyrażamy, tak? I w jaki sposób po prostu się ubieramy. I to wcale nie zależy od tego, że jestem z Raciborza i się źle ubieram. Ubieram się tak, jak się dobrze czuję też, prawda? Rozumiem. A w Raciborzu ludzie modnie się ubierają? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo idąc ulicą właśnie rano do szkoły, to spotykam dziewczyny, które naprawdę świetnie wyglądają. Czyli w Raciborzu można się dobrze ubrać, czy one muszą
pani i... Myślę, że wszędzie można się dobrze ubrać. Jeżeli ktoś się umie dobrze ubrać, to ubierze się nawet na targu dobrze. Takie jest moje zdanie na ten temat, więc...